Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja, proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja mam prośbę o uzgodnienie wspólnej wersji. Pani minister Emilewicz mówi o podatku, pan minister Schreiber o opłacie, no to jak z tym jest? Natomiast o co wam chodzi? Jeśli chodzi wam o te 3 miliardy złotych, no to tych 3 miliardów nie będzie. To jest zażynanie krowy, która dawała mleka. Mleko. Tego mleka już nie będzie. Jeśli chodziłoby wam o zdrowie, to trzeba było zakazać w ogóle cukru, tak jak państwa koleżanka ideowa, pani europoseł Spurek chce zakazać spożywania mięsa. Natomiast jeżeli państwo chcą, żeby rzeczywiście branża spożywcza się dostosowała, no to vacatio legis powinno być przynajmniej 2 lata. Tyle zajmuje wprowadzenie produktu nowego z nową recepturą na rynek. A państwo co? No, branża spożywcza dała się zaskoczyć temu legislacyjnemu blitzkriegowi niczym Francuzi w 1940 roku i z polskiej branży spożywczej nie będzie co zbierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan poseł.